bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Druhu Arku, ja oddaję głos. Proszę. Jest to szczególna okazja, bo mamy okrągłą też rocznicę. Za 5 lat będzie 100 lat. Będzie jeden wiek, jak Polska po wiekowej niewoli odzyskała niepodległość. I nie było to sprawą łatwą. Możemy spojrzeć na ten pomnik. Widzimy tam daty, może nie wszystkie, ale te wiodące, które zmierzały w tym kierunku, aby Polska odzyskała niepodległość. Były różne drogi do niepodległości i w różny sposób naród polski zmierzał w jej kierunku. Po ostatnim rozbiorze w roku 1795 Polska została wymazana z mapy Europy. Trzy ościenne państwa pozbawiły nas języka, ziemi i różnych dóbr. Nastała ciemna noc zaborów. Mimo tego w okresie tym Polacy podjęli walkę o odzyskanie utraconej niepodległości. I to był główny cel działań ludzi, niezależnie od ich poglądów, od ich statutu społecznego, od tego, co posiadali. 11 listopada to szczególna data w polskim kalendarzu narodowym. To dzień, który w wolnej Polsce był świętem narodowym. Trzeba zaznaczyć, że dopiero w 1989 roku przywrócono to święto po czasach realnego socjalizmu. Odzyskanie niepodległości właśnie jest tą piękną rzeczą Rzeczpospolitej, że mimo różnic, jeżeli działamy wspólnie, możemy osiągnąć wiele. I tak jak kiedyś mówiono, illusima respublika, najjaśniejsza Rzeczpospolita, należałoby tylko krótko powiedzieć: niech żyje Polska! Niech żyje Polska! I tu by było najważniejsze. Polska jest wolna i to jest święto radości, to nie jest święto smutne, to jest święto naszej radości. I pamiętajmy to za rok, za następne lata. Cieszmy się tym dniem. Dziękujemy serdecznie za ten krótki wykład poświęcony drogom Polski i niepodległości. Ale w naszej masie krytycznej wychali najmłodsi, bo to na nich tak naprawdę spoczywa przyszłość tego kraju. My możemy im pokazać dobre wzorce, więc zapraszam tutaj tych najmłodszych uczestników, wszystkich, którzy byli z nami, zapraszam, żeby tutaj wystąpili, bo dzięki dobrej woli mińskiej policji przygotowaliśmy dla nich niespodzianki, więc proszę tutaj Franka, tutaj poproszę Ciebie, kto tam jeszcze jechał, tak? Zapraszam tutaj, zapraszam, przyjdźcie tutaj do nas, nie bójcie się. Warto, żebyśmy tym najmłodszym uczestnikom i sobie samym, bo to jest święto nas wszystkich, podziękowali brawami. Także. Ślicznie dziękuję. Na rolkach to było podwójnie. Ślicznie Ci dziękuję. Proszę bardzo, dla Ciebie i tutaj dla Frania. Dziękujemy. Dziękujemy. Do zdjęcia zapraszam. Tutaj widzę, że są przedstawiciele mediów. Proszę, się ustawiamy. Myślę, że rowery z przodu. Rowerzyści z przodu, tutaj harcerze. To były te radosne zdjęcia. O! Ale Adam. Trzymaj się. Tam trzeba się. Dobrze, mam propozycję. Harcerze lubują się w wyzwaniach i bardzo, bardzo lubią niekoniecznie tradycyjne wyzwania. Dlatego my teraz proponujemy, żebyśmy ustawili się w kształt Polski. Daniel! Daniel! Zróbkę! Nie zamieszkały! Zalubnijcie te tereny! Szczecin! Druhny!
Świnoujście! Ratujcie! Szczecin! Polska Macha, pozdrawiam, Mińsk Mazowiecki! To by się mówił papa.
Thank you.
Oto lekcja patriotyzmu. 11 listopada. Kwiaty z niczem, przemówienia i wojskowa defilada. Najważniejsze polskie święto czcimy godnie my, Polacy. Świętujemy uroczyście i dzień wolny jest od pracy. Długa droga przez rozbiory, bohaterski czas zmagania i patriotyzm przywiódł kraj nas do wolności odzyskania. Dzisiaj, gdy nam jesień cicha sypie liśćmi z drzew pod nogi, połóż kwiaty, zapal znicze pod pomnikiem gościu drogi i zadumaj się w podzięce nad tym, co się wydarzyło. Niechaj tym, co są w niebiosach, choć przez chwilę będzie miło. Bo my przecież pamiętamy o ich wielkiej niezłomności, dzięki której dzisiaj mamy to święto niepodległości. Panie pułkowniku, dowódca kompanii honorowej kapitan Szabat melduje kompanię do uroczystości z okazji upamiętnienia 95. rocznicy Narodowego Święta Niepodległości. Do hymnu państwowego. Patrz, toś, na prawo. Patrz. Polska! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Wspaniałego święta wam życzę. Niech żyje Polska. Na podstawie artykułu 2 ustęp 1 punkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 1999 roku o szczególnych zasadach, warunkach i trybie mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym oraz artykułu 76 ustęp 5 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej na stopień kapitana został mianowany porucznik niepodlegający obowiązkowi służby wojskowej Buczek Stanisław, syn Józefa, rok urodzenia 1924. Proszę państwa o powstanie. Ministra Obrony Narodowej wręczam panu akt mianowania na stopień kapitana. Gratuluję panu kapitanowi. Wzywam rodaków, którzy nie ugięli się pod jarzmem zaborców i nigdy nie przestali wierzyć w niepodległą Polskę. Wołam z odległych czasów kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, żołnierzy Legionów Polskich generała Jana Henryka Dąbrowskiego i wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego. Przywołuję żołnierzy Powstania Listopadowego i powstańców styczniowych. Stańcie do apelu. Dla uczczenia pamięci bohaterów walk o niepodległość salwa honorowa. Ładuj! Salwą! Pan! Ładuj! Salwą! Pan! Ładuj! Salwą! Pan! Jest
Niepodległości. Złożenie kwiatów na płycie głównej pomnika bojownikom o niepodległość. Kwiaty składają przedstawiciele władz samorządowych i kościelnych, burmistrz Kałszyna pan Marian Soszyński, przewodnicząca Rady Miejskiej pani Ewa Standziak, proboszcz parafii, dziekan ksiądz prałat Władysław Szymański. Składają kierownik i pracownica Ośrodka Pomocy Podspołecznej. Kwiaty składają dyrektor i pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej. Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kwiaty składają dyrektor i pracownicy Biblioteki Publicznej.
prosimy już o ciszę i o powstanie. W tych słowach Roty zawarte jest, moi drodzy Państwo, prawie wszystko. Nasza historia. Witam bardzo serdecznie na dzisiejszych uroczystościach, pięknych uroczystościach, Narodowe Święto Niepodległości, święto, którego dzieje i historia jest podobna do historii naszego narodu, naszego państwa. Święto, które powstało w 18 roku, kiedy nasza ojczyzna odzyskała niepodległość. Ale obchody tego święta były różne, dzieje i czasy tych obchodów były również możliwe. Tak właściwie obchody Państwowego Święta Niepodległości rozpoczęły się dopiero w 1937 roku, kiedy Sejm podjął ustawę o charakterze narodowym, państwowym tego święta. Okres wojenny, przerwa, okres powojenny, zakaz i tak praktycznie do 1989 roku. Dzisiaj zbieramy się tu wszyscy licznie i z tego należy się cieszyć. Witam bardzo serdecznie na dzisiejszych uroczystościach panią przewodniczącą Rady wraz z radnymi Rady Miejskiej. Witam księdza proboszcza, prałata, dziekana Władysława Szymońskiego. Bardzo serdecznie. Witam radnych do Rady Powiatu. Witam kierowników jednostek i pracowników naszych jednostek, zakładów pracy. Witam naszą młodzież, która przygotowała nasz dzisiejszy program artystyczny. Witam i od razu w tym miejscu im chcę serdecznie podziękować za tą uroczą, odśpiewaną rotę. Ten piękny nastrój i radość, jak się patrzy, że to młode pokolenie właśnie, to właśnie oni śpiewają tę rotę. Przejmują tą pałeczkę po naszych ojcach, dziadach, pradziadach. Witam was serdecznie Państwu. Bardzo serdecznie witam. Jest to wyjątkowa okazja, kiedy spotykamy się dzisiaj tutaj, żeby razem, wspólnie obchodzić to święto. Święto radosne, jak wszyscy to podkreślają, święto wyjątkowe. Święto, do którego dochodziliśmy, tak jak wspomniałem wcześniej, przez długie lata i w długim okresie. Tak jak dochodziliśmy do wolnej Polski. 123 lata niewoli, gdzie naród, jak żaden inny, można powiedzieć to wprost i odważnie, nie pozwolił się ani zgermanizować, ani dopuścił do rusyfikacji. Naród, który dzięki swoim bohaterom, powstańcom, kościuszkowcom listopadowego, styczniowego powstania, które były krwawe, które budzą kontrowersje, ale dla nas nie ma tych kontrowersji, żadnych kontrowersji.
bo to dzięki tym powstaniom, między innymi, rodziła się i utrzymywała się Polska. Dzięki naszym poetom, pisarzom, malarzom ta polskość była kultywowana w różnej formie. W formie, której nawet i okupant zaborca nie mógł zniweczyć. Rola, szanowni państwo, kościoła, księży przez te dziesięciolecia wspierała wszystkie ruchy wyzwoleńcze, narodowe. Ruchy, które utrzymywały przede wszystkim w tym okresie, długim, bardzo długim okresie niewoli, pozwalały zachować polskość. Mowę ojczyzną, ojczystą, historię, tradycję. Tradycję, która budziła dalsze ruchy wyzwolenia. Wspominamy bohaterów etosu niepodległościowego. Tych, którzy nie szczędzili krwi i życia na ołtarzu ojczyzny. Tych, którzy w tym wielkim rozedrganiu wojennym lat 1914-1918 podjęli bardzo trudne i niebezpieczne zadanie i bardzo ryzykowne zadanie, które mówiło, że w obliczu wielkiej wojny światowej, pierwszej wojny światowej, gdzie po raz pierwszy trzech zaborców ziem polskich stanęło w szranki wojenne, oni uwierzyli, że można wykorzystać ten czas wojny na odzyskanie niepodległości. I tą niepodległość zdobyli. Ich finałem było przybycie Józefa Piłsudskiego 10 listopada 1918 roku z więzienia z twierdzy magdeburskiej do Warszawy i od 11 listopada budowanie zrębów ojczyzny wolnej, niepodległej, z tym chyba znakomitym przesłaniem, które nastąpiło już w grudniu 1918 roku, mówiące o tym, że w obliczu wielkich propaństwowych nadziei Polaków różnice polityczne mogą być przezwyciężone. Tak doszło do stworzenia pierwszego, ogólnonarodowego, w tym sensie ogólnonarodowego, że uzyskującego poparcie wszystkich ugrupowań politycznych w kraju, rządu Ignacego Paderewskiego, co nastąpiło po bardzo dobrym i dobrze widzianym wtedy porozumieniu Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. Bitwa pod Cycowem na Chełmszczyźnie rozegrała się 16 sierpnia 1920 roku pomiędzy Polską 4. Brygadą Jazdy, którego składową był 7. Pułk Łanów Lubelskich pod dowództwem majora Zygmunta Piaseckiego, a oddziałami bolszewickiej 58. Brygady Strzelców. W czasie przygotowań do kontrofensywy z Nadwieprza 4. Brygada Jazdy wchodziła w skład 3. Armii generała Zygmunta Zielińskiego, zadaniem której była osłona koncentracji 4. Armii generała Leonarda Skierskiego. Była ona główną siłą uderzeniową planowanej kontrofensywy z Nadwieprza. Wspierała 7. Pułk Łanów do pomocniczej akcji ostrzegającej wzdłuż rzeki Śliwka z kierunku Bekieszy. Firmacy spieszy na ustach, jak to na wojence ładnie, ruszyli na tyle. Na karcie 7. Pułku Łanów, przewidywane jako pomocnicze, odbyło się po południu i stało się głównym natarciem, a także decydującym o zwycięstwie wydarzeń. Bitwa pod Cycowem jest liczącym się epizodem Bitwy Warszawskiej. Bój ten został upamiętniony przed II wojną światową napisem na tablicy grobu nieznanego żołnierza w Warszawie o treści Cyców, 16 sierpnia 1920 roku. Yeah.
odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku. Wypijmy toast za pomyślność naszej ojczyzny. Wiwat! Wiwat! Pragnę Państwu zaprezentować pana Mariusza Adamczaka. Thank you.
lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.